Bitcoin realizuje targety w trendzie wzrostowym wyznaczone w poprzedniej analizie, zgodnie z którą również zobaczyliśmy spadki. Jak wygląda aktualna sytuacja dla Bitcoina i Ethereum oraz analizy wybranych przez Was ponad 20 altcoinów. Cześć, z tej strony Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. W dzisiejszym materiale, jak co piątek, spotykamy się po to, aby zobaczyć, jak wygląda sytuacja dla Bitcoina, Ethereum oraz wybranych przez Was altcoinów. Ponieważ mam dzisiaj dla Was bardzo dużo analiz, w dzisiejszym materiale również obędzie się bez kryptoinfoniusów. Nie było aż tak ważnych wiadomości ze świata kryptowalut, natomiast chcieliście zobaczyć bardzo dużo kryptowalut, bardzo dużo analiz altcoinów i mam ich ponad 20. Więc na tym się dzisiaj właśnie skupimy. A jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub go jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam Cię do zostawienia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Przybij dzwona, zostaw łapkę w górę i lecimy z tematem. Jeżeli chodzi o analizy na rynku kryptowalut, ja posługuję się strategią, której możecie nauczyć się na naszym forum edukacyjnym Mister Porada, o którym możecie przeczytać na mojej stronie łukaszpachowski.pl. A ważne, już podczas edukacji możecie na tym rynku zarabiać, możecie zarabiać dzięki wiedzy naszych traderów. Stawiamy na edukację, ponieważ inwestycja w wiedzę wypłaca najlepsze odsetki i to Ty masz samodzielnie w przyszłości potrafić na tym rynku zarabiać, ale w międzyczasie możesz korzystać z wiedzy naszych traderów, korzystać z sygnałów na futuresy, na wzrosty i spadki kryptowalut oraz na altcoiny. A jak wiecie, altcoiny teraz dają bardzo, bardzo dużo zarobić i o tym rozmawiamy sobie co niedzielę w podsumowaniach tygodnia możliwości, jakie daje nasze forum. Wszystkie informacje znajdziecie na mojej stronie, tutaj macie informacje o forum, skuteczność sygnałów, możecie to sobie zweryfikować, jak to wyglądało na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, prawie już roku, ponieważ za miesiąc będzie rok, kiedy zaczęliśmy właśnie nauczać i pokazywać ludziom możliwości, jak na tym rynku zarabiać. Z okładce jak zacząć znajdziesz instrukcję również jak grać na giełdzie Binance, na której właśnie zagrywamy swoje pozycje. Link do giełdy znajdziesz w opisie pod tym materiałem. Przechodząc do samej analizy, zaczniemy od analizy Bitcoina i o tym, o czym rozmawialiśmy w poprzednim materiale. Zobaczcie dwa zielone poziomy targetu, czyli realizacji zysków z mojego pomysłu na trade, z którym podzieliłem się właśnie z moimi partnerami edukacyjnymi, czyli osobami, które razem ze mną uczą się na naszym forum, osobami, które zarejestrowały się i dołączyły właśnie do forum z mojego linku. Tak, aby zostać moim partnerem i mieć możliwość również korzystania z moich dodatkowych analiz oraz pomysłów na trade, o których również rozmawiamy w niedzielę. I tak jak wspominałem, wyznaczyłem dwa targety, zobaczcie jak idealnie wyznaczony został drugi target, skąd zobaczyliśmy spadki. Tutaj mamy różnicę dosłownie kilkudziesięciu dolarów, co nawet nie jest 0,1%. Także kolejna perfekcyjna analiza, jeżeli chodzi o realizację zysku właśnie w tym ruchu wzrostowym. I jeżeli chodzi o aktualną sytuację, widzimy, że cena nam tutaj się porusza w takim kanale spadkowym, w tym ruchu wzrostowym, czyli mamy korektę, tworzy nam się tutaj formacja flagi, wybicie tej flagi górą teoretycznie daje nam informację o potencjalnych dalszych wzrostach. Jeżeli chodzi o potencjalne targety, właśnie w kolejnym impulsie wzrostowym 53 280, 53 980 to są potencjalne poziomy na ewentualną realizację zysków właśnie w tym ruchu wzrostowym, który prawdopodobnie możemy za chwilę zobaczyć, ale to się wszystko może zmienić. Za chwilkę zamknie się świeczka kolejna godzinna i cena może wrócić ponownie do tego kanału. Jeżeli wróci, to tutaj na poziomie 49 830 mamy do wypełnienia imbalans z interwału H1, a tutaj mamy strefę właśnie na kontynuację ruchu wzrostowego, strefę wyznaczoną właśnie ze strategii naszego forum. Wybicie tej korekty równałoby się również z wybiciem lokalnej linii trendu spadkowego, co sugerowałoby nam potencjalne kolejne spadki, być może większą korektę dla Bitcoina i rynku kryptowalut. Jeżeli zobaczymy wyższe szczyty, czyli cena dojdzie do tych targetów, które wyznaczyłem, ten zakres się zmieni, natomiast imbalans do wypełnienia cały czas tutaj jest i ja będę ten poziom dla siebie obserwował. Mamy tu jeszcze kilka linii trendu wzrostowego i na te linie trzeba będzie uważać, jeżeli zobaczymy właśnie wybicie z tego zakresu korekty i wtedy będziemy obserwować, co wydarzy się na tych liniach trendu. Jeżeli chodzi o Ethereum, widzimy, że Ethereum również zaliczyło nam kolejne targety, które wyznaczyłem w poprzednich materiałach i również widzimy tutaj sytuację podobną jak na Bitcoinie. W momencie dojścia do wyznaczonej przeze mnie strefy mamy spadki i lekkie jeszcze wybicie i teraz mamy korektę. Kolejna strefa na kontynuację ruchu wzrostowego. Tutaj może to sobie troszeczkę...
Nie, jest dobrze, ok, widać dobrze. Kolejna strefa na kontynuację ruchu wzrostowego. Mamy tutaj również linię trendu, tą, którą przebiliśmy. A przepraszam, to jest górna banda kanału tego wyznaczonego z interwału H4, więc również jest to takie wsparcie dla ceny. W tym całym ruchu wzrostowym wyznaczyłem sobie tutaj taki kanał. Zobaczymy, czy cena będzie respektowała górną bandę tego kanału. Także to jest taka nowość, którą właśnie teraz sobie wyznaczyłem, jeżeli chodzi o potencjalne kolejne targety 2025. To jest ten target, o którym mówiłem w poprzednich materiałach. Natomiast ewentualne spadki mamy wsparcie na 1784, 1763 i większy zakres korekty tutaj wzrostowej. Daje nam również tutaj potencjalną strefę na zatrzymanie się ceny. Pamiętacie, w poprzednim materiale mówiłem Wam właśnie o tej ciekawostce i zadawałem Wam pytanie, jak Wy myślicie, czy powtórzy się scenariusz, zobaczyliśmy korektę, ten kanał spadkowy, cena wybiła mocny impuls, tak samo jak to było tutaj. Zobaczcie, cena spadła mocnym impulsem i zaraz wróciła, odbiła się od linii trendu i to wybili i właśnie tutaj zagrywaliśmy pozycje wzrostowe w tym ruchu, o czym również rozmawialiśmy w poprzednim materiale. Więc jeżeli chodzi o Ethereum, spodziewałbym się dojścia właśnie do tej strefy z zakresu korekty i tutaj ewentualny kolejny ruch wzrostowy lub przetestowanie właśnie tej linii trendu, tego kanału, górnej bandy tego kanału. Jeżeli cena zejdzie poniżej górnej bandy tego kanału, zobaczymy prawdopodobnie spadki do 1804, być może do którejś z tych linii, z tych wsparć, które tutaj wyrysowałem. Natomiast mocniejsze spadki cały czas będzie broniła nas ta strefa wzrostowa, która wyznaczona jest na podstawie aktualnych poziomów, które w tym momencie widzimy. Zaczynamy analizę altcoinów, zaczniemy od RSR-a, którego dla Was tutaj wcześniej wrzucałem. Pamiętacie, wyznaczałem w zeszłym tygodniu Wam poziomy na potencjalne wejście w pozycję i zobaczcie, jak po raz kolejny zostało to świetnie tutaj wyznaczone. 20%, 26%, a z dolnej bandy tego kanału byłoby jeszcze więcej, ponieważ wyznaczyłem tutaj poziom ze strategii Smart Money oraz cały zakres korekty właśnie według strategii Mister Porady i tutaj można było ustawiać swoje zlecenia na kupno, więc fajnie zostało to po raz kolejny zrealizowane. Jeżeli chodzi o RSR, w tym momencie dalej jest to strefa zakupowa, która trzyma nas przed ewentualnymi dalszymi spadkami. Natomiast przy jakimś ruchu wzrostowym uważałbym tutaj na ten poziom, który właśnie w tym momencie wyznaczyłem, a być może tutaj bym realizował zyski. Ja już część swoich zysków zrealizowałem, jeżeli chodzi o RSR i czekam na dalsze ruchy. Jeżeli chodzi o DOT, tutaj wyznaczona strefa, tak, w poprzednim materiale, zobaczcie, po raz kolejny idealnie można było wejść. Czy to było, tak, to było właśnie tutaj, tydzień temu, nie, przepraszam, tydzień temu to było tutaj, tutaj było tydzień temu, wyznaczyliśmy dla Was tą strefę i mamy bardzo fajne wejście dające w tym momencie prawie 40%, więc kolejna analiza perfekcyjnie została zrealizowana, dwa poziomy wyznaczyłem i zostało to właśnie osiągnięte. Aktualny poziom dla DOTA mamy tutaj dla Polki $29 na ewentualne kupno, cena idzie już wyżej i tutaj ja i tak czy siak będę tutaj obserwował właśnie ten poziom przy kolejnych poziomach. Jeżeli chodzi o kolejne poziomy realizacji zysków, 33,45, 34,43. Jeżeli chodzi o LTO, widzimy po raz kolejny strefa wyznaczona na zakup i bardzo fajnie nam to zostało tutaj zrealizowane, można było dwukrotnie wchodzić w tą pozycję. Również mamy wzrosty rzędu 20-25%. Link, jeżeli chodzi o link, zobaczcie, kolejna strefa wyznaczona, wzrosty 20% i kolejna strefa wyznaczona tutaj, wzrosty o 10%, można było dokupywać. Analiza zrealizowana. Jeżeli chodzi o kolejne poziomy, gdzie ja bym obserwował przy ewentualnych spadkach, okolice 37, 38 i okolice $41, jeżeli chodzi o potencjalne miejsce na realizację zysków. Oczywiście pamiętajcie, że to co słyszycie to nie są porady inwestycyjne, a tylko i wyłącznie moja opinia na temat tego, co się dzieje aktualnie na rynku kryptowalut. Nie widzę w tym momencie miejsca na ewentualne dokupienie, oprócz tej strefy, którą tutaj już wyznaczyłem. Atom, świetna analiza, zobaczcie, wyznaczyłem tutaj strefę z dokładnością co do kilkudziesięciu centów i ten wystrzał dał ponad 70% zysku, można było właśnie tutaj na poziomie imbalansu kupić i mieliśmy bardzo fajny ruch wzrostowy. Natomiast teraz wyznaczyłem kolejną strefę na ewentualne kupno i mamy to na poziomie właśnie $20-18 i tutaj jest do wypełnienia poziom manipulacji 19,25. Cena w tym momencie doszła do zakresu korekty, czyli powtórzyła nam overbalance
i jeżeli mielibyśmy stąd wykonywać kolejny ruch wzrostowy, kolejną falę, to możemy zobaczyć 27, 28, 29 dolarów i 60 centów. Acro, tutaj robiłem swoje, po raz pierwszy swoje zakupy na tej kryptowalucie. Nie wiem czemu nie załadował mi się wykres, natomiast na pewno obserwowałbym poziomy. Sprawdźmy sobie z interwału 4-godzinnego, być może tak. Z poziomu 4-godzinnego wypełnienie imbalansu na 0,0026 centa. Tutaj będę uśredniał swoją pozycję, jeżeli cena zacznie spadać. XRP, tutaj na XRP szczerze mówiąc nic nie widzę, zostały poziomy, zostały wypełnione. Mamy strefę manipulacji, cena dochodzi do strefy manipulacji. Mamy tutaj strefę manipulacji, cena dochodzi, jest krótki ruch wzrostowy. Widzimy, że cena również doszła do ostatniej świeczki manipulacyjnej, skąd rozpoczął się spadek. Na tą chwilę nic nie jestem w stanie Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o XRP. Zilika, kolejne perfekcyjne wejście w pozycję. Zobaczcie, dwa poziomy wyznaczyłem i mamy z tego pierwszego poziomu 30% wzrostu. Także idealnie, idealna analiza. I w tym momencie obserwujemy, co się wydarzy. Dalej ten drugi poziom może być poziomem na kupno Ziliki. Tutaj ten poziom możemy sobie teraz już skasować, on został już osiągnięty. Ada również dała perfekcyjne wejście. Zobaczmy, z pierwszego poziomu do drugiego poziomu nie doszło. Już również ponad 30% i kolejne poziomy na realizację zysków. Tutaj macie wyznaczone te strefy, możecie to sobie dla siebie zaznaczyć, wykorzystać. Jak uważacie, natomiast ewentualny poziom na dokupienie w tym ruchu, w którym teraz mamy, to mamy tutaj poziom na kontynuację tego ruchu wzrostowego właśnie z tego poziomu, chociaż cena już tutaj doszła, ale być może przetestują ten poziom jeszcze raz i stąd zobaczymy kolejny ruch właśnie wzrostowy, jeżeli cena będzie miała podążać właśnie dalej w trendzie wzrostowym. Natomiast jeżeli byśmy zobaczyli spadki, no to mamy tutaj również do wypełnienia imbalans na 55 centach. XLM nie doszło nam do poziomu, ale chyba w sumie doszło, bo chyba to wyznaczałem. W sumie nie pamiętam, nie mam tego zapisanego, natomiast właśnie tutaj ten poziom bym wyznaczał dla siebie z poziomu manipulacji i cena tutaj doszła do tego poziomu. Tutaj mamy do wypełnienia lokalny imbalans, mamy lokalny również podwójny szczyt, cena może dojść do tego poziomu i stąd kontynuować ruch wzrostowy. Wybicie tego da nam informację o ewentualnych kolejnych wzrostach do okolic 59 centów. Kolejny band. Tutaj również mamy strefę zakupową zrealizowaną, wyznaczoną według strategii Mister Parady. Tutaj nie doszli do mojej strefy manipulacji wyznaczonej. Zabrakło znowu tutaj dosłownie 20 centów, aby cały ten ruch złapać. Ponad 36%. Litecoin nie doszedł do tej strefy, której wyznaczyłem. No dużo nie brakło, tutaj dosłownie 2 dolary i można było złapać fajną pozycję, natomiast tutaj wyznaczyłem już w tym momencie kolejną strefę manipulacji i ewentualnie wejście w pozycję na poziomie 214 dolarów. Przy ewentualnych spadkach widzę, że mamy wsparcie na poziomie 164 dolarów za Litecoina i pamiętacie to wejście przy 125, bardzo ładny profit. Mamy tutaj z tej analizy wzrosty o 92%. REF, tak, tutaj mieliśmy wejście w zeszłym tygodniu, to było jeszcze wcześniej, tak, to zostało zrealizowane. Tutaj według strategii Mister Porady cena tutaj dała kilkanaście procent w tym ruchu, ale spadła niżej i tutaj wyznaczyłem poziom na 0,034 centa na ewentualne kupienie właśnie, czy dokupienie tej pozycji, jeżeli chodzi o REF. Tutaj mamy nową kryptowalutę, którą analizowałem dla Was pierwszy raz w tamtym tygodniu, COMP, i widzimy, że fajnie również dało około 20% zysku, wchodząc właśnie z wyznaczonej przeze mnie strefy. Aktualnie, jeżeli chodzi o spadki, tak jak mówiłem, 268 dolarów, tyle możemy zobaczyć. I jeszcze widzę w tym momencie imbalans na poziomie 368, więc tutaj cena może się zatrzymać. Jeżeli chodzi o Tron, widzimy po raz kolejny, analiza została również zrealizowana. Mamy tak, zejście do wyznaczonej strefy i wzrost o 33%. Tutaj wyznaczyłem Wam ewentualne dwa targety, gdzie cena może właśnie zatrzymać się i to są poziomy na ewentualną realizację zysków według tego, co ja widzę na wykresie. Jednak pamiętajcie, to Wy decydujecie,
w którym momencie będziecie realizować zyski, czy będziecie realizować zyski. I przypomnę jeszcze raz, to nie są porady inwestycyjne. OMG doszło do tej strefy, o której rozmawialiśmy w poprzednim materiale. Teraz widzę właśnie, że cena tutaj nam zrobiła retest poziomu manipulacji i być może jest to potencjalne dobre wejście na longa. Cena osiągnęła take profity, o których rozmawialiśmy w poprzednich materiałach. Czyli mieliśmy wejście właśnie tutaj w tej strefie, tak, według strategii Mister Porady i mamy wzrost o 88%, a poziom realizacji zysku był na tym poziomie. Lisk nam tutaj zaszalał, wejście mieliśmy z poziomu 4,42 zł, mamy wzrosty o kilkaset procent, jeżeli chodzi o Liska, ponad prawie 300%, mamy do wypełnienia imbalans na poziomie 9,94, więc warto obserwować ten poziom, jeżeli chcecie mieć Liska, no to, a jeszcze nie macie, no to być może to może być dobry poziom na kupno. Ale pamiętajcie, że jesteśmy bardzo, bardzo wysoko, jeżeli chodzi o Bitcoina. Ta hossa już trwa długo, dawno nie mieliśmy głębszej korekty, więc uważajcie ogólnie na swoje kryptowaluty, na swoje altcoiny, ponieważ jeżeli zobaczymy mocniejsze spadki, alty również mocno dostaną. Jeżeli chodzi o Dasha, chcieliście Dasha, tutaj na Dashu dużo nie widzę, natomiast wyznaczyłem poziom $230 na ewentualne dokupienie tej pozycji. Mamy również bardzo fajne wzrosty, ale tutaj nic aktualnie nie widzę, jeżeli chodzi o tą kryptowalutę. Elrond, tak, tutaj mamy wypełnienie imbalansu i cena nam stąd odbiła, więc jeżeli byśmy zobaczyli kolejne spadki, no to 82,58, przy ewentualnych wzrostach 195 tutaj bym coś sobie zrealizował, jeżeli bym był właśnie w tej pozycji wzrostowej, ponieważ mamy tutaj ostatni ruch manipulacyjny wzrostowy. Kolejna pozycja BAT również tutaj dochodzi do strefy manipulacji i mamy ruch wzrostowy, tego nie wyznaczaliśmy wcześniej, natomiast teraz wyznaczyłem $0.56, to jest ewentualny poziom, skąd cena może kontynuować właśnie ten ruch wzrostowy na podstawie aktualnego ruchu. Natomiast gdybyśmy mieli zobaczyć ruch spadkowy, to właśnie te poziomy bym obserwował, które tutaj dla Was wyznaczyłem. I ostatni altcoin, który dla Was przeanalizowałem. Tutaj mam potencjalną strefę na ewentualną realizację zysku lub wejście właśnie w jakiś short na tej pozycji. Cena nam tutaj konsoliduje ewidentnie. Tak, mamy taki, możemy wyrysować sobie prostokąt, gdzie cena nam się tutaj odbija w tym prostokącie i tutaj bym uważał na jakiekolwiek zagrywki w tym obszarze. Natomiast poziomy na ewentualne kupno, imbalans 3,57, 2,88 to są poziomy, gdzie bym ewentualnie kupował tą kryptowalutę, gdybym jej nie miał. Ale tak jak mówię, pamiętajcie w tym momencie na to, co się dzieje na rynku, ponieważ niby jesteśmy fundamentalnie bardzo mocno i wysoko i możemy zobaczyć kolejne wzrosty, ale zobaczyliśmy już te 50 tysięcy. Być może jest to lekka manipulacja na dalsze wzrosty. Zobaczymy jeszcze jakieś wzrosty, nieduże, o kilka tysięcy dolarów i być może zaczniemy w końcu trochę korekcić o te kilkadziesiąt procent przed kolejnym impulsem wzrostowym w tej hoście, która w tym momencie trwa. Ok, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Jeżeli doceniacie moją pracę i czas, który poświęciłem na analizy i przedstawienie wam tego, pamiętajcie, aby subskrybować kanał, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu, jakiego altcoina chcecie zobaczyć i widzimy się w niedzielę w podsumowaniu tygodnia. Także miłego weekendu wam życzę, niech Bitcoin będzie z wami piona.